Szczęść Boże, Julii Taprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki spotka się z przedstawicielami opozycji, by rozmawiać o walce z koronawirusem. Dziś rano pisma z zaproszeniem miały wyjść z kancelarii premiera. Jeszcze wczoraj wieczorem premier brał udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Teraz informacje o posiedzeniu sztabu Mateusz Morawiecki przekaże opozycji. Zapraszam liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Dziś rano z kancelarii premiera miały wyjść pisma z zaproszeniem. Udział potwierdziły już Konfederacja i PSL. Rozmów nie wykluczają także Lewica i Koalicja Obywatelska. Bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać, w jaki sposób my realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki, bo jak docierają do nas informacje z całego świata, widać jak działa rząd francuski, hiszpański, niemiecki, to nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostaję komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W spotkaniu obok premiera udział wezmą także m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Środki na politykę rodzinną to nie rozdawnictwo, to inwestycja, mówił prezydent Andrzej Duda, który wczoraj przebywał w Chęcinach w województwie świętokrzyskim. To jest, proszę Państwa, dla mnie najistotniejsze, żeby podnosiła się jakość życia moich rodaków, żeby podnosiła się jakość życia polskiej rodziny. Ja po prostu chcę, żeby polskiej rodzinie żyło się lepiej, wygodniej, spokojniej. Żeby czuli, że jest to wsparcie ze strony państwa i że państwo docenia ten trud rodzicielski. To jest dla mnie ogromne ważne. To dlatego wprowadziliśmy też program 300+. Słyszę czasem rozdawnictwo. Mówią, to jest rozdawnictwo. Proszę państwa, to nie jest żadne rozdawnictwo. 500+, 300+ to są inwestycje po to, żeby dzieciom było się łatwiej uczyć, po to, żeby rodzinie żyło się lepiej, po to, żeby kupili dla tego dziecka coś, czego może do tej pory nie miało, a co jest jego kompleksem wobec kolegów zamożniejszych. Trwa kampania, niewiele czasu już tak naprawdę do tych wyborów zostało, raptem troszkę ponad 2 miesiące. Chcę dalej kontynuować swoją prezydencką służbę dla państwa. W Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja pod hasłem Silesia 2030. Dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele rządu, dotyczyła przyszłości Śląska. Podpisana została wspólna rezolucja. Strategia rządu dla Śląska sięga 2030 roku. Dalej idą plany Unii Europejskiej, bo jej celem jest w praktyce dekarbonizacja do roku 2050. Stąd dyskusja o przyszłości województwa śląskiego. Chcemy, żeby województwo śląskie nie straciło na potencjale. To z inicjatywy europosła Grzegorza Tobiszowskiego w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bezpieczeństwo dostaw energii to jest fundament bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo energetyczne oznacza zróżnicowanie technologii, surowców energetycznych, a także kierunków pozyskiwania tych surowców, mówi minister Piotr Naimski. Mamy dzisiaj w Polsce około 5 gigawatów zainstalowanej mocy w najbardziej nowoczesnych elektrowniach. To elektrownie, które będą sprawne przez najbliższych 25 do 30 lat. W interesie Polski leży, by te elektrownie zachować, to elektrownie węglowe. Byłoby nieodpowiedzialne rezygnowanie z tak nowoczesnych źródeł, które zbudowaliśmy w ostatnich latach. Wzrośnie znaczenie gazu. Choćby w Dolnej Odrze gaz zastąpi stare, wyeksploatowane bloki węglowe. To samo czeka Kozienice. Cała energetyka nie może zostać jednak przestawiona na gaz. To jest nieracjonalne, chociażby z tego powodu, że gaz jest surowcem importowanym. Aby jednak zwiększyć bezpieczeństwo Polski, rząd realizuje dywersyfikację dostaw gazu, tak by pochodził on z różnych kierunków. Celem numer jeden jest gazociąg Baltic Pipe. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. Na całą infrastrukturę przesyłową wydamy 14 miliardów złotych. Na wszystkich odcinkach w tej chwili
tej wielkiej inwestycji trwa praca. Kolejnym elementem polskiego miksu energetycznego będzie energetyka jądrowa. Program nuklearny przewiduje budowę od 6 do 9 gigawatów mocy. Stawiamy na bardzo różne paliwa. Najbliższe lata mają też przynieść gwałtowny rozwój OZE. Polska chce wykorzystywać wiatr na morzu. Ja bardzo liczę na rozwój całej gospodarki, całego subsektora produkcji komponentów, świadczenia usług dla morskiej energetyki wiatrowej. To plan na transformację energetyczną i w tym wszystkim nie można zapomnieć o Śląsku. Mocno silne gospodarcze województwo śląskie będzie również bardzo mocno wspierało procesy gospodarcze w naszym kraju. W Rudzie Śląskiej podpisana została rezolucja śląska. Jednym z postulatów dokumentu jest to, by Europejski Zielony Ład uwzględniał bezpieczeństwo energetyczne każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przesłaniem, jakie płynie ze Śląska, jest to, by Unia uniknęła ideologizacji, tak by w pogoni za kolejnym celem redukcyjnym nie zapomniała o człowieku. Polska, jeśli będzie taka potrzeba, wyśle do Grecji 100-osobowy oddział Straży Granicznej i 100-osobowy oddział Policji. Taka jest deklaracja rządu w odpowiedzi na kryzys na granicy grecko-tureckiej. Unia Europejska obawia się kolejnego kryzysu migracyjnego. Dlatego wczoraj w Brukseli przebywał minister Mariusz Kamiński. Sytuacja na granicy grecko-tureckiej jest poważna. Przedstawiłem stanowisko naszego rządu. Ono po pierwsze brzmi tak, że nie możemy dopuścić do tego, aby ta niebezpieczna sytuacja na granicy grecko-tureckiej przerodziła się w kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. A żeby do tego nie doszło, musimy granicę grecką traktować jako granicę Unii Europejskiej. To jest nasza wspólna granica, którą musimy obronić przed nielegalnym napływem imigrantów. Odniosłem wrażenie, że zdecydowana większość przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych Unii Europejskiej podziela ten pogląd. Wszyscy chcą, aby nie doszło do sytuacji takiej jak w roku 2015. Natomiast żeby do tego nie doszło, oprócz wspólnej oceny sytuacji i diagnozy zagrożeń, potrzebne są bardzo konkretne działania. Ja w imieniu władz polskich złożyłem deklarację, że Polska jest w stanie bardzo szybko, jeżeli będzie taka potrzeba, wysłać do Grecji 100-osobowy oddział Straży Granicznej i 100-osobowy oddział Policji. Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy. Takie deklaracje padły. Wykrzykiwał do swoich pracowników, że chętnie pozabijałby wszystkich Polaków. Za te słowa został wcześniej skazany przez gdański sąd. Teraz wyrok zmienił sąd apelacyjny. Niemiecki przedsiębiorca Hans G. ma co prawda przeprosić Natalię Nitek-Płażyńską, ale i sam zostanie przeproszony. Wyrok budzi kontrowersje. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy, współwłaścicielowi firmy POS System Hansowi G, wytoczyła była pracownica spółki Natalia Nitek-Płażyńska. Chodzi o znieważenie jej na tle narodowościowym przez niemieckiego pracodawcę. Jeżeli w Polsce pojawia się Niemiec, który mówi, że pozabijałby Polaków i ich nienawidzi, to moim obowiązkiem jako Polki, która czuje się dumna z tego, co robili jej przodkowie i kim jest właśnie walka. Ta walka wydawała się być zwycięska, kiedy w lutym ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Hansa G. za winnego mowy nienawiści wobec Polaków. Nakazał mu przeprosiny i wpłatę 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Muzeum Piaśnickiego we Wejherowie. Biznesmen odwołał się od wyroku. Decyzja sądu apelacyjnego w tej sprawie zapadła wczoraj. Kwotę 50 tysięcy złotych zasądzoną od pozwanego powoda wzajemnego na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie obniża do kwoty 10 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko. Sąd nakazał powódce przeprosić Hansa G. za, i tu cytat, naruszenie jego dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności poprzez nagrywanie i upublicznienie rozmów bez jego zgody. Zasądza od powódki pozwanej wzajemnie na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kwotę 10 tysięcy złotych. Zadowolenia z wyroku nie krył obrońca Hansa G. Uważam, że jest rozsądny, racjonalny i sprawiedliwy. Zupełnie innego zdania jest reprezentujący Natalię Nitek-Płażyńską mecenas Jerzy Pasieka. W jego ocenie wyrok jest niezrozumiały. Z jednej strony nagranie bez zgody nagrywanego
sąd uznał, że można, bo jak nagle udowadniać fakt naruszenia dóbr osobistych w postaci godności narodowej, tożsamości narodowej, a z drugiej strony powiedział, że to samo nagranie, które można było dokumentować te kwestie, stanowi naruszenie dóbr osobistych z drugiej strony. Nie rozumiem. Oburzenia decyzją sądu nie kryje Natalia Nitek-Płażyńska. W Gdańsku, w polskim mieście, sąd niżej wycenia godność Polaka, aniżeli poczucie prywatności Niemca, który sam zwie się hitlerowcem. Natalia Nitek-Płażyńska zapowiada kasację. Parlament Ukrainy przyjął dymisję premiera Oleksija Honczaruka. Nowym premierem został Denis Szmyhal. Rząd Oleksija Honczaruka pracował od sierpnia 2019 roku. To był pierwszy rząd bez korupcji na wysokim szczeblu, jednak nie okradanie, to za mało. Parlament Ukrainy przyjął w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu dymisję premiera. Odejście szefa rządu wiąże się z dymisją całej Rady Ministrów. Na obradach obecny był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i powiedział, że nowe twarze to nie wszystko. Potrzebne jest nowe myślenie. Następnie prezydent zwrócił się do państw współpracujących z Ukrainą. Doceniamy i jesteśmy wdzięczni za wasze ciągłe wsparcie. Wołodymyr Zełenski dodał, że ścieżka, którą podąża Ukraina, nie zmienia się. Celem pozostaje zakończenie wojny w Donbasie i przejęcie kontroli nad całym terytorium kraju. Prezydent zapowiedział kontynuowanie reform, pod czym podpisał się nowo wybrany przez parlament premier Denis Szmyhal. Jest wiele powodów, dlaczego tu stoję. To recesja gospodarcza, ryzyko kryzysu budżetowego, kondycja przemysłu, medycyny i ochrony społecznej ludności oraz kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Nowy premier Ukrainy już teraz zapowiedział przegląd budżetu na bieżący rok. Nie wykluczył cięć. Mam na myśli wynagrodzenia i premie dla urzędników, ministrów i biurokratów. Premier Ukrainy dodał, że konieczne jest także przyjrzenie się kwestii świadczeń socjalnych i emerytur dla zwykłych obywateli. Tą informacją kończymy. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa o godzinie 10. Do zobaczenia.